Być razem z drugim człowiekiem, małżonkiem, te 50 lat, bo taki jubileusz dzisiaj świętujemy, to naprawdę niesamowite wyzwanie. Jest tyle przeszkód, tak trudno dzisiaj żyje się razem we współczesnym świecie, że naprawdę potrzeba nie lada i odwagi, determinacji, pewnych cech, które no właśnie są takimi cechami bohaterskimi. Wiadomo, dzisiaj nie chodzi o bohaterstwo na froncie, na wojnie. Nie chodzi o to, że trzeba z poświęceniem własnego życia, nie wiem, rzucić się w ogień i ratować drugiego człowieka. To jest takie ciche, często niedostrzegalne bohaterstwo dnia codziennego. Takie przykłady małżeństw, które wytrwały, które utworzyły wspaniałe, bardzo
silnymi więzami rodziny, to dzisiaj przykłady, które uważam trzeba pokazywać, trzeba pielęgnować, bo no, ktoś powie, że to slogan, ale jestem głęboko przekonany, że to tak jest, że szczęśliwe małżeństwo, szczęśliwa, trwała rodzina to naprawdę fundament poukładanego, dobrze funkcjonującego społeczeństwa. Przed chwilą zakończyła się uroczystość związana z 50-leciem małżeństwa. Jaka jest według Państwa recepta na udany, długoletni związek? No ja myślę, że trzeba być tolerancyjnym, ugodowym, po prostu kochać się. A Pan? No tak jak powiedziała żona, no co to więcej powtarzać? Trzeba ustępować jednym drugiemu, no nie można się tam... Wierzyć w swoim życiu, żeby jakoś tak... Czy w zdrowiu, czy w chorobie. Cieszyć się chwilą, osiągnięciami w życiu. No. A w małżeństwie powinien być lider? Ktoś, kto idzie z przodu, głowa, czy też raczej obowiązki dzielić po połowie? No u nas to tak chyba raczej po połowie. Ja mam dom, mąż ma teraz działkę, ale tak w całym życiu, bo ja wiem, no w zależności jak była sytuacja. Jakoś sobie uzupełnialiśmy się, dobrze nam się żyło, dobrze.